Po poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta na pewno możemy powiedzieć, że była to najbardziej oczekiwana sesja od wielu miesięcy. Poprzedziły ją konsultacje, debaty i konferencje. Do końca nie było wiadomo, jaką opcję opłat za odpady wybiorą radni, tym bardziej, że wielokrotnie padało określenie, że to wybór między trzema złymi opcjami. Na początku sesji głos zabrał zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Niezależnie od tego, jaką ostatecznie Rada Miasta w tym zakresie podejmie decyzję, to, co przygotowaliśmy, te projekty stawek dla poszczególnych metod, mają tożsamy skutek, to znaczy przyniosą gminie określone dochody w wielkościach tożsamych, niezależnie od tego, czy wybierzemy wodę, czy wybierzemy powierzchnię, czy wybierzemy ludzi. Zanim głos zabrali radni, przedstawiciel magistratu przedstawił rozwiązania, jakie zostaną wdrożone w życie po przyjęciu poszczególnych opcji opłat za odpady. Przedstawiono także sprawę selektywnej zbiórki odpadów. Osoby, które będą ją deklarować, by obniżyć koszty opłat, będą weryfikowane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część właścicieli nieruchomości, część mieszkańców będzie miała naturalną skłonność do deklarowania selektywnej zbiórki po to, żeby koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, które będą ponosić, koszty opłat z tego tytułu obniżyć. Wybór radnych był trudny. Ułatwić go miał głos mieszkańców miasta, czyli internetowe konsultacje społeczne. W sprawie wyboru metody naliczania opłaty przeprowadzono konsultacje społeczne. W konsultacjach poprzez oddanie swojego głosu wzięło udział ponad 1000 mieszkańców. Łącznie stronę internetową, która była poświęcona konsultacjom, odwiedziło ponad 20 tysięcy osób. Dyskusja na temat tego, która z opcji jest najkorzystniejsza, była bardzo burzliwa. Choć większość radnych zgodnie twierdziła, że każda opcja ma wady i najlepiej byłoby, gdyby samorządy mogły metody modyfikować. Żadna z tych metod ani nie odpowiada proporcjonalnie i nie zawraca i dlatego ilości produkowanych odpadów żadna wprost proporcjonalnie, ani żadna nie uwzględnia sprawy związane z tak zwaną sprawiedliwością społeczną, czy też stanem materialnym mieszkańców, czyli no, mamy to, co mamy i musimy tu dzisiaj podjąć decyzję. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości był podzielony. Część radnych opowiadała się za opcją opłat od ilości wody, druga część za opłatami od ilości mieszkańców. Ostatecznie trójka wstrzymała się od głosu. Według PiS-u konieczność wyboru między trzema złymi opcjami nie powinna mieć miejsca, a odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi partia rządząca. Szczerze mówiąc, to Platforma Obywatelska powinna teraz tutaj podjąć tą decyzję i doprowadzić do tego, żeby funkcjonowanie tej zepsutej ustawy, a zatem uchwał, które niestety nie mogą nic naprawić, bo ustawa im tego zabrania, i wziąć pełną odpowiedzialność za to. Ustawodawca zobowiązał samorządy do wyboru jednej z czterech opcji opłat. W Szczecinie debatowaliśmy nad trzema. Konieczność wyboru szczególnie nie podobała się radnym Prawa i Sprawiedliwości. Jak tutaj kilkanaście osób występowało, krytykuje tą lub tamtą metodę, to świadczy o tym, że ustawa, która zmusza nas, czy obliguje do podjęcia uchwał, że ona była zbyt mało elastyczna i w którymś momencie popełniono błędy. Platforma Obywatelska próbowała bronić ustawy i jako jedyny klub w całości opowiadała się za opcją opłat zależną od ilości mieszkańców, bo to ludzie, a nie woda, produkują śmieci. Według radnych metoda od ilości mieszkańców jest najbardziej przyjazna mieszkańcom i rodzinom, a metoda od wody spowoduje, że ucierpią najbiedniejsi mieszkańcy miasta i rodziny właśnie. Obciąża matki z małymi dziećmi. I proszę Państwa, nie dość, że matki z małymi dziećmi, no wiadomo, że zużywają więcej wody, kto miał dzieci, wszyscy wiedzą. Bardzo dużo piorą, dzieci częściej trzeba kąpać, no niestety zużywa się tej wody więcej. Nie dość, że płacą więcej za wodę, to podwójnie teraz będą płacić za odpady. No proszę Państwa. Głos w dyskusji zabrała także radna niezależna Małgorzata Jacynawit, która nie przepuściła okazji do nazwania prezydenta Piotra Krzystka nieudolnym. Radna ostatecznie wstrzymała się od głosu. Jeżeli weźmiemy teraz kartkę, przerwiemy ją tak. Tak, na cztery części. Robimy cztery losy, mieszamy, wybieramy metodę. Bez znaczenia, proszę Państwa. Totalnie bez znaczenia, dlatego że de facto ta kwota zapisana jest w budżecie i tak naprawdę wszystkie inne stawki zapisane w poszczególnych projektach uchwał do tej metody, do tej kwoty, przepraszam, zmierzają.
Ostateczny efekt nadzwyczajnej sesji Rady Miasta jest następujący. Nowy system naliczania opłat za śmieci zależny będzie od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym. Zabyło 14 radnych klubu Szczecin dla pokoleń, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwni byli radni Platformy Obywatelskiej opowiadający się za metodą od mieszkańca. Od głosu wstrzymała się część radnych PiSu oraz Małgorzata Jacynawid. Jak będzie wyglądać nowy system naliczania opłat w praktyce? Ilość zużytych w ciągu roku metrów sześciennych wody zostanie pomnożona przez stawkę opłat. 4,94 zł, jeśli segregujemy śmieci, lub 6,43 zł, jeśli nie. Tak uzyskamy roczne opłaty, które zostaną podzielone na rachunki, które otrzymywać będziemy raz na 2 miesiące.